Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w programie Mój Prąd. Trwało on około 110 dni, bo przypomnę, że program został uruchomiony 31 sierpnia 2019 roku. Program cieszy się gigantyczną popularnością, przerósł chyba nawet nasze najśmielsze oczekiwania. Spłynęło do nas ponad 25 tysięcy wniosków. Udało nam się już wypłacić albo zatwierdzić do wypłaty dotacje o wartości 90 milionów złotych. W efekcie tego współfinansujemy budowę fotowoltaiki o mocy 100 MW. To jest gigantyczny wolumen fotowoltaiki. Patrząc na to, że w ubiegłym miesiącu PSE Operator publikował dane, z których wynika, że w całym systemie energetycznym w Polsce mamy zainstalowane 1,183 gigawata fotowoltaiki, czyli można powiedzieć, że 8% fotowoltaiki zainstalowanej w Polsce to jest fotowoltaika, która została dotknięta programem Mój Prąd. Nowy nabór rozpoczynamy 13 stycznia przyszłego roku, będzie on trwał do końca 2020 roku, czyli każdy, kto będzie chciał to zrobić, może spokojnie sobie złożyć wniosek w przyszłym roku. Mamy jeszcze 900 milionów złotych na dotacje, czyli jeszcze 180 tysięcy gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać ze wsparcia, więc warto skorzystać z tej możliwości.